Rolnictwo jako istotny sektor w polskiej gospodarce narodowej stanowi podstawowe źródło utrzymania znacznej części społeczeństwa. Praca w gospodarstwie oraz w polu niewątpliwie jest ciężka i wymagająca, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy gminy Jedwabne. Chcąc okazać wdzięczność za zebrane plony, w ostatni upalny wakacyjny weekend spotkali się na parafialno-gminnym święcie plonów. Odwołaniem do najdawniejszych tradycji święta dziękczynienia za plony były kosze i worki ze zbożem, ziemniakami, warzywami i owocami przyniesione przez mieszkańców gminy Jedwabne, które wypełniły przestrzeń wokół ołtarza kościoła świętego Jakuba Apostoła. Górował nad nimi dożynkowy wieniec wykonany przez mieszkańców wsi Kubrzany. Święto było także okazją do podziękowania rolnikom za trudną i ciężką pracę oraz możliwością wspólnego świętowania, ponieważ połączone zostało z podlaskim piknikiem rodzinnym współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju to rzecz fundamentalna, nie tylko dla naszego kraju, ale znając też z historii, ale też ze struktury naszego kraju, doskonale wiemy, że rolnictwo odgrywa jedną z wiodących roli w gospodarce narodowej z naszego kraju. Bez rolnictwa nie byłoby praktycznie naszego kraju, nie byłoby Polski. No Polska stałaby się tylko jakimś, można powiedzieć, krajem na mapie, a tak mamy swoje rolnictwo, bardzo prężne rolnictwo, gdzie ponad 30% eksportujemy towarów. Tu właśnie, jak mówimy o naszym regionie łomżyńskim, regionie podlaskim, to trzeba to bardzo podkreślić, że jest to rolnictwo bardzo prężne. Jedno z najlepszych w kraju pod względem produkcji mleka. Co trzecia szklanka mleka właśnie pochodzi z naszych tutaj terenów, ale nie tylko. Produkcja drobiu, produkcja również zbóż na bardzo wysokich, a nie mamy wcale łatwych warunków w stosunku do innych regionów naszego kraju. Także bardzo się cieszymy z tego, że to rolnictwo tutaj się rozwija, kwitnie i będziemy je wspierać. Dożynki to dziękczynienie, dziękowanie Bogu za zebrane plony. W tym roku naprawdę mamy za co dziękować, bo plony były, można powiedzieć, rekordowe, ładne, dobrze zebrany, dobry czas. Jest za co dziękować, za co się modlić. Natomiast dzisiejsze święto to składa się, można powiedzieć, z takich dwóch części. Jedna część to dziękczynienie, czyli te dożynki, a druga część to jest piknik rodzinny organizowany przez Urząd Marszałkowski, gdzie tutaj pod przewodnictwem pana marszałka Marka Olbrysia, z tego bardzo się cieszymy, bo dzięki właśnie środkom skierowanym przez Urząd Marszałkowski możemy zorganizować piknik. Wszystkie koła z naszej gminy się włączyły w ten piknik rodzinny. 7 kół gospodyń wiejskich przygotowały bardzo dobre smakołyki, napoje, także cieszymy się bardzo, że możemy się spotkać. Prawdopodobnie jeden z ostatnich takich upalnych dni tego roku, gdzie możemy podzielić się tą degustacją, ale też się wymianą doświadczeń, poglądów, integrację tutaj ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy. Po modlitewnym dziękczyniu Bogu za plony uczestnicy uroczystości z wieńcami przeszli ulicami miasteczka na plac przy Ośrodku Kultury, gdzie dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa mógł odbyć się piknik rodzinny. Jak podkreślał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, święto plonów i podlaski piknik to święto rodziny. Dzisiaj rolnicy tak zdecydowali, władze, samorząd gminy, że dzisiaj robimy dożynki. Jako samorząd żeśmy podjęli rękawice, razem organizujemy ten wieczór rodzinny, bo tak naprawdę rolnictwo tworzą rodziny rolnicze, które pracują na tej roli. Wspólnie, razem są dziadkowie, synowie, cała rodzina pracuje na rzecz rozwoju naszego rolnictwa. No i będzie też piękne święto, gdzie można cieszyć się ze wszystkich darów Boga i ludzi, którzy działają na rzecz rolnictwa, bo i przetwórstwo, i okołorolniczy przemysł taki. My w województwie podlaskim mamy o tyle szczęście, że rolnictwo naszym głównym takim celem gospodarczym jest, bo bardzo wiele firm pracuje na rzecz rolnictwa i to jest, można powiedzieć, dziękczynienie za pracę wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz rolnictwa. Teraz te trendy zmieniają się, już bardziej nowoczesne. Rolnik musi mieć dobrą infrastrukturę, żeby sprzedać produkt, żeby wytworzyć produkt. Musi mieć dużo urządzeń cyfrowych, elektronicznych, ale dobry sprzęt, który pozwoli czerpać z naszej ziemi te wszystkie produkty, które rolnik zasieje. I jest taki czas, że musi być wesoło, fajnie, sympatycznie, gdzie integrują się wszystkie pokolenia, gdzie spotykamy się, rozmawiamy z rolnikami, snujemy plany. I będziemy planować na przyszły rok, jak zawsze, polepszać dostępność i poszerzać ofertę naszych rolników dla całego kraju, a nawet całego świata, bo ponad 30% eksportujemy żywności na zewnątrz, także myślę,
że to taka poważna gałąź naszej gospodarki narodowej. Z kolei Piotr Modzelewski, radny województwa podlaskiego, zwracał uwagę na to, iż polska gospodarka przede wszystkim opiera się na rolnictwie i przetwórstwie, co szczególnie widoczne jest zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń. Dzisiaj też jakby wojna w Ukrainie pokazuje, że własne zasoby rolnicze powodują to, że państwo też jest samodzielne, bezpieczne i może myśleć o swoich obywatelach w sposób perspektywiczny. Cieszymy się, że przy okazji jako Sejmik Województwa Podlaskiego możemy w tym uczestniczyć w takich walorach już bardziej rodzinnych, piknikowych. Stąd dzisiaj razem z panem burmistrzem Adamem Niebrzodowskim organizujemy piknik, gdzie rodziny mogą spędzić wspólnie czas, dlatego że to jest ostatni okres, już za chwilę koniec lata, ostatnie dni słońca, więc chcieliśmy, żeby jeszcze mieszkańcy ziemi jedwabieńskiej, gminy Jedwabne mogło odpocząć, pointegrować się, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, podziękować im za ciężki trud, pracę, zaangażowanie. No, a naszą rolą jest to, żeby to widzieć i słyszeć, dlatego jako Sejmik wspieramy różnego rodzaju inicjatywy, czy to dofinansowania w postaci dojazdów do pól, drogi, które mają przysporzyć, że te drogi są bezpieczne, ale też i szybciej mogą rolnicy pokonywać tą trasę, ale również wodno-kanalizacyjne, wszystkie aspekty związane, czy fotowoltaika, czy pompy ciepła. To również są te aspekty, gdzie jako Sejmik zwracamy na to uwagę, bo wiemy, że ten teren, ziemia Jedwabne, była przez wiele lat zaniedbywana, zapomniana. My teraz pokazujemy, że ten teren jest bardzo istotny pod kątem bezpieczeństwa, ale też i tych działań, które wykonują rolnicy, bardzo ciężkiej pracy. Cieszymy się, że jesteśmy, że współpracujemy i mam nadzieję, że ta współpraca z mieszkańcami, z rolnikami, z panem burmistrzem będzie dalej tak się układać dobrze, jak ma to miejsce dotychczas. Staramy się rzeczywiście jako Sejmik Województwa Podlaskiego, ale też jako rząd na pewno stara się wyrównywać te szanse. Stąd mówimy o tym zrównoważonym rozwoju, o tym wyrównywaniu szans zarówno tych, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach, ale i w tych mniejszych miejscowościach. Szczególnie też pandemia dzisiaj pokazała, że ludzie szukają jednak tego miejsca poza dużymi aglomeracjami, gdzie mogą się trochę odizolować, odpocząć, więc tym bardziej te naciski, które składamy jako Sejmik Województwa Podlaskiego, jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości kładzie na to, żeby właśnie wyrównywać te szanse i żeby ta komunikacja była coraz szybsza i gęstsza. Stąd dlatego też Centralny Port Komunikacyjny, Via Baltica, Rail Baltica, to są te aspekty, które właśnie mają integrować Województwo Podlaskie z centrum Polski, ze stolicą Warszawy, ale też po to, żeby szybciej móc pokonywać te trasy, żeby załatwiać też codzienne sprawy i móc wrócić na ziemię Podlaską, bo ona jest bardzo otwarta dla gości. Jesteśmy życzliwym regionem, który lubi przyjmować gości, ugaszczać ich, więc cieszymy się, że również mamy dzisiaj różnych gości z zewnątrz, bo to nie tylko dzisiaj przyjechali mieszkańcy gminy Jedwabne, ale również z województwa podlaskiego, województwa ościennego, mazowieckiego, więc cieszymy się, że możemy ich tutaj gościć i pokazywać to, co jest najlepsze na ziemi łomżyńskiej. Wśród gości zaproszonych na wspólne świętowanie znaleźli się m.in. wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, komendant Policji i Straży Pożarnej oraz radni. Dożynki to najpiękniejsze święto. To święto Was, rolników, a dobrze wiemy, że polskie rolnictwo jest unikatowe w skali światowej, dlatego że łączy w sobie tradycję, nowoczesność i ekologię. Wasza praca nieraz jest niedoceniana, wyśmiewana. Dlatego przyjechałem tutaj do Was z jednym słowem. Dziękuję. Dziękuję Wam za to, że nie zostawiliście ojczystej ziemi, ojcowizny, że cały czas pracujecie i za to, że dzięki Wam Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym. Bo oprócz tej militarnej części, którą zajmuje się na co dzień, to ta druga, te bezpieczeństwo żywnościowe jest nie do przecenienia. Pewnie co niektórzy z Was sobie pomyślą, przyjechał z Warszawy w białej koszuli pod krawatem, nauczył się, ale ja chcę Wam powiedzieć, że ja też jestem rolnikiem, więc wiem, co mówię. Od maleńkości pracowałem razem z dziadkami, z rodzicami, i wiem, z czym jest kojarzona i jaka to jest ciężka praca. Dlatego bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co codziennie wykonujecie. Codziennie, ponieważ Wy, rolnicy, nie macie wolnych weekendów, nie możecie pójść na zwolnienie lekarskie, no bo jak wziąć od krowy bądź od kury. Za to Wam bardzo dziękuję. Te dożynki, tak jak powiedziałem, to jest ukoronowanie Waszej pracy. Corocznej, całorocznej, ciężkiej pracy. Dziękuję i życzę Wam miłego świętowania.
te plony w tym roku faktycznie są wyjątkowo chyba dobre, ale drodzy Państwo, sama praca to za mało, bo ten dzisiejszy dzień i ten moment podziękowania to również pochylenie się, oddanie pokłonu, podziękowanie Panu Bogu za tą Jego pieczę. Drodzy Państwo, bo wiemy, że bez Boga to nawet do proga nie dojdziemy. I to jest ważne i to jest istotne, dlatego początek dzisiejszego święta, dzisiejszej uroczystości to modlitwa, to wspaniałe słowa księdza dziekana. Drodzy Państwo, ksiądz dziekan mówił o jedności, o wspólnocie, o integracji. To jest istotne, bo jeśli będziemy wspólnie razem, to będziemy mogli budować silną naszą gminę, nasz powiat, naszą ojczyznę. A ta integracja, ta wspólnota to również szacunek wzajemny i również miłość. Ja chcę przytoczyć słowa świętego brata Chmielowskiego, który powiedział, że każdy człowiek powinien być dobry. Powinien być dobry jak ten bochen chleba leżący na stole, a każdy będzie mógł podejść i kawałek tego chleba ukroić i zjeść. Drodzy Państwo, wspólnie tutaj z przedstawicielami samorządu powiatu łomżyńskiego, z panem wiceprzewodniczącym, z panem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wiesławem Olszewskim, z panem Kazimierzem Polkowskim, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za ich pracę. Chcielibyśmy również życzyć wszelkiej pomyślności w nadchodzącym czasie, w nadchodzących dniach i kolejnych latach, aby wasza praca była nadal tak efektywna i ciągle była doceniana, albo coraz bardziej doceniana, o czym mówił pan minister, o czym mówił pan poseł czy pan marszałek. Życzę dobrego, radosnego świętowania. Szczęść Boże. Dobrze, że jest taki jeden dzień w ciągu roku, gdzie możemy rolnikom podziękować za ich ciężką pracę, którą wykonują każdego dnia. I dzięki temu możemy się czuć bezpiecznie, że mamy to żywność, że tej żywności w Polsce nigdy nie zabrakło i myślę, że nie zabraknie. I chcemy podziękować rolnikom w sposób szczególny, żeby oni docenili, że my ich doceniamy, ich pracę przede wszystkim, że ta praca jest bardzo ważna, dlatego że możemy być bezpieczni. Także to jest święto rolników i z tych wszystkich, którzy pracują na rzecz rolnictwa, ale rolnictwo to również mieszkańcy miejscowości, mieszkańcy wsi. I chcemy też pokazać, że my duże środki inwestujemy właśnie w tereny wiejskie, że dzięki temu zmienia się infrastruktura techniczna na wsi, powstają nowe wodociągi, nowe drogi, nowe obiekty szkolne, obiekty kulturalno-oświatowe i właśnie na takich dożynkach możemy porozmawiać i powymieniać się właśnie z rolnikami takimi doświadczeniami. Uczestnicy dożynkowego i rodzinnego pikniku mieli do dyspozycji przepyszną i bezpłatną ucztę przygotowaną przez 7 kół gospodyń wiejskich z gminy Jedwabne. Tradycyjny bigos, fasolkę z kiełbaską po brytońsku i kotlety z kaszy gryczanej i ciasta. Funkcjonujemy i prężnie działamy od końca 2018 roku. W naszym kole jest 10 pań i 4 panów od niedawna. Głównie gotujemy oraz rękodziełem. Robimy różne kwiaty z bibuły, krepiny i oczywiście organizujemy dla mieszkańców i nie tylko różne uroczystości takie okazjonalne typu Wigilia, Andrzejki. Przede wszystkim takie oderwanie się od codzienności, od tych obowiązków takich codziennych, zabiegania. To taka jest odskocznia dla nas. No przede wszystkim taka od codziennych obowiązków odskocznia. Swoje stanowiska przygotowali także żołnierze, policjanci, przedstawiciele Stowarzyszenia Narodowych Sił Zbrojnych czy Grupy Edukacji Historycznej Reduta Kurpiowska. Dlaczego Reduta Kurpiowska? Dlatego, że wiąże się trochę z historią Ostrołęki, z bitwą pod Ostrołęką w 1830 roku, gdzie bronił się generał Bem, czyli bronił się, czyli Reduta. A Kurpiowska, no bo Kurpie. Wystawiamy mini obozowisko partyzanckie żołnierzy wyklętych oraz repliki broni. Tak jak widzimy, 2 namiociki z pałatek stworzone wojskowych. Do tego kotrójnuk i kociołek, którym wojsko sobie mogło, akurat dzisiaj mamy kawę, a tak to można, była i zupa w tym gotowana i gulasz, także kociołek się spisuje.
No i wystawa replik broni, która była używana i przez partyzantów pierwszej okupacji i partyzantów drugiej okupacji. Gdzieś musimy tą historię ludziom pokazać, tak? Była w planach w tym roku w Jedwabnym inscenizacja rozbicia posterunku, ale no ze względu na finanse nie doszła do skutków. Miejmy nadzieję, w przyszłym roku będzie trochę inaczej. Zrobimy to, zorganizujemy na Dni Jedwabnego. W ostatni weekend września będziemy z dużą imprezą w Kierzbuniu. To jest obok Biskupca na Warmii. Tam będziemy robili inscenizację bitwy pod Worzianami 5. Brygady Wileńskiej majora Łupaszki z Niemcami. No, bitwa ogólnie odbyła się w lutym, ale no, ze względu, że takie, a nie inne warunki są, organizujemy to we wrześniu, na koniec września. Dlaczego w Kierzbuniu? Dlatego, że stadninie koni Kierzbuń zostały przekazane barwy szwadronu 5. Brygady Wileńskiej przez weteranów. Oni są kontynuatorami szwadronu konnego 5. Brygady Wileńskiej, a my, że współpracujemy z nimi, są to nasi przyjaciele, po prostu wspólnie organizujemy tą inscenizację. Także jeżeli byście mieli Państwo chęć, zapraszamy, naprawdę fajna, fajna impreza. Tym bardziej, że zaczyna to się rano mszą świętą, później są zawody kawaleryjskie i dopiero po zawodach około 14 my ruszamy z bitwą. Mnóstwo atrakcji czekało także na dzieci. Od dmuchańców przez wodną kurtynę po gry i zabawy prowadzone przez moderatorów. Najpierw byłem na zjeżdżalni, później budowałam, a później tam. Poszłem na wodę. Wskakiwałem do samego strumienia mocnego. To jest fajne i można się bawić. Fajnie, rodzinnie, miła taka atmosfera. Z wiedzą widziałem tutaj straż naszą, wojsko. Jest tutaj koncert, jak wiadomo, dużo tutaj karabinów, jak widać. Brałem udział w konkursie wędkarskim. Warto korzystać, no bo gdzie jakieś takie lepsze atrakcje, nie wyjeżdżając z obrębu gminy, gdzie takie zobaczymy. Fajnie, super, zabawa jest przednia. Przed publicznością zgromadzoną na placu przy Ośrodku Kultury zaprezentował się również zespół Ziomale. Tego dnia w Jedwabnym było po prostu dożynkowo i rodzinnie.